Myśmy postanowili w tym roku, że w przyszłym roku odpowiedzieć 50-lecie naszego klubu. Różnych gadżetów tam takich. Ale główny gadżet to radiotelefon. Radiotelefon. Stefan Paweł 9, Jedwiga Paweł Adam, to Polina Czarno. Jak to wygląda? Olga Tadeusz. Dzięki ci, Henryku, za rozmowę. A, to jest masz. Znaczy, nie ma. I do usłyszenia. Stefan Paweł 8, Izak Zatania. Witamy. Coś się wpisujemy, coś tu. Tak. Wpisujemy się tu i jeszcze ja mam pewien. Stefan Paweł 8, Olga Natalia, Jadwiga tu, Halina Franek 80, Ludwik, Olga, Tadeusz. Witam cię kolego, z tej strony operator Grzegorz. Moja kutecha Pszczelnik i raport dla ciebie 5, 9 i plus 15 do domu Lituanika. Majk do ciebie, Stefan Paweł 8, Olga Natalia, Jadwiga tu, Halina Franek 80, Ludwik, Olga, Tadeusz. Stopa, zobacz, taka wielka. Suwinieniu ci dostatek, Jasiu. Stopa życiowa. Tylko, że to by trzeba było ułożyć, że tak wiesz. Tak jak były po kolei z wielkościami, trzy, tak trzeba trzy za każdą konferencję. Wszystkich serdecznie witam w imieniu klubu Myślibolskiego Klubu Krótkofalowców, Myślibolskiego Klubu Łączności SP1 PZK oraz Stowarzyszenia Zbiegiem Myśli. Jest tutaj również z nami, o czym kolega zapomniał powiedzieć, prezes Stowarzyszenia Zbiegiem Myśli Wiesław Sienkiewicz, który jest równocześnie członkiem naszego klubu SQ1 TAR oraz kolega Krzysztof Sowiecki, dzięki którym był prezesem Stowarzyszenia Zbiegiem Myśli, ale dzięki któremu to spotkanie w dniu dzisiejszym może się odbywać, bo Krzysztof, razem z Krzysztofem pisaliśmy programy, które umożliwiły zebranie nam pieniędzy na zorganizowanie tej imprezy. Więc witam na terenie gminy Myśliwórz, witam w miejscowości Pszczelnik, mojej miejscowości, w której mieszkam. Chciałbym Wam życzyć wspaniałej zabawy. Cieszę się, że jest tylu miłośników tego właściwie tego zajęcia, tego można powiedzieć sportu, tej pasji, że są również młodzi adepci, którzy podejmują tego typu aktywność, odciągając od może innych zajęć, też ciekawych, ale to na pewno jest wspaniała pasja, wspaniały sposób na spędzanie czasu, a przede wszystkim na komunikowanie się z drugim człowiekiem. Chciałbym również Wam podziękować za to, że chcecie swoją obecnością i swoimi łącznościami, które będziecie, nawiązujecie i będziecie nawiązywać, jak gdyby lepiej celebrować, czy powiedzmy świętować ten jubileusz 80. rocznicy. Ten lot sprzed 80 lat to też był rodzaj komunikacji. To miała być informacja, która miała przyciągnąć uwagę całego świata na małe państewko litewskie, które dopiero co odzyskało wolność. Dziękuję serdecznie organizatorom. Pozdrawiam gospodarzy, państwo Jomę i Klaudiusza Moskału, którzy zechcieli przyjąć was tutaj. I życzę jak najwięcej łączności, jak wspaniałej zabawy, miłego odpoczynku, aby pogoda i żadne inne przeciwieństwa tego wspaniałego czasu wam nie zepsuły. Krótkofalowiec współczesny to nie tylko człowiek, który zajmuje się pasją radiową, który realizuje się w tym zakresie, ale również tutaj takie stwierdzenie pod adresem pana burmistrza. Krótkofalowiec to jest człowiek, który jest sprzymierzeńcem społeczeństwa i władz. W sytuacji, kiedy
zagrożone są nasze wspólne interesy w przypadku na przykład klęski żywiołowej, powodzi, różnego rodzaju innych takich zdarzeń, na nasze środowisko zawsze można liczyć. Pokazaliśmy to na przestrzeni ostatnich 10 lat wielokrotnie, chociażby pożar w rejonie Kuźni Lasie Polskie, powódź w 1997 roku pokazało, że nasze działania są bardziej skuteczne, tym bardziej, kiedy profesjonalna łączność policji, straży pożarnej i innych służb zawiodła. A nasi krótkofalowcy to są takie złote rączki, które zawsze sobie znajdą wyjście z każdej sytuacji. Mają anteny zapasowe, mają baterie suche, mają akumulatory i w sytuacji zagrożenia zawsze są gotowi do niesienia pomocy. Także to nasze środowisko jest bardzo przyjazne dla społeczeństwa i w związku z tym od czasu do czasu, tu i ówdzie, zdarzają się przypadki może nieracjonalnego postępowania ze strony niektórych administracji budynków mieszkalnych, które do końca nie rozumieją istoty problemu, stwierdzając, że zakłócamy, że powodujemy zakłócenia i tak dalej. I czasami robią nam trudności w zakresie instalowania anten. Ale tutaj mogę powiedzieć tak, że w tym roku, w marcu odbyła się konferencja w Warszawie w Senacie RP pod nazwą Amatorska służba radiokomunikacyjna to nie tylko hobby. I tam nasi przedstawiciele, nie tylko z PZK, ale również z organizacji podobnych, dość mocno artykułowaliśmy naszą istotę, naszą specyfikę, a zwłaszcza podkreślaliśmy fakt służebnej roli wobec państwa, społeczeństwa, wobec władz. I nie wiem, nie sądzę, żeby w tej kadencji tego Sejmu udało się, ale być może, jeśli będzie taka wola, to może w przyszłej kadencji dojdzie do uchwalenia ustawy o służbie radiokomunikacyjnej. Gdyby to było, rozwiązałoby to nasze problemy. Tu akurat w tym momencie mówię do krótkofalowców, bo wszyscy jesteśmy zainteresowani. Na pewno udałoby się nam rozwiązać problemy antenowe z ochroną środowiska i wiele, wiele innych, ponieważ nasze sprawy i nasze rzeczy tutaj są gdzieś rozproszone w różnych aktach prawnych. Ja z racji tego, że administruję oddziałem zachodniopomorskim, a na terenie powiatu Myśliborskiego mamy 4 kluby, SP1 KRF, czołowy klub naszego oddziału. PNY było słychać nie tylko w Polsce i na obrzeżach Europy, ale i tam na dalekim drugim, na drugiej półkuli. No i również dziękuję wszystkim tym, którzy się przyłożyli tutaj do tego, że możemy się dzisiaj tu spotkać. Dziękuję również w swoim imieniu gospodarzom, bo przyjechałem tu wczoraj. Otrzymaliśmy solidną pomoc przy montowaniu tego wszystkiego, wsparcie. Jeszcze raz dziękuję gospodarzom tego obiektu. Drogie koleżanki i koledzy. Wręczenie poproszę pana sekretarza może. Dobrze. Czesław był pierwszy w ogóle w Polsce, który zrobił łączności, praktycznie mówiąc, ze wszystkimi stacjami, zrobił ten dyplom, również stacje litewskie, a w zasadzie, no i również Czesław aktywnie pracuje również na rzecz klubu FP1 PMY. Bardzo nam miło. Nie wiem, bo nie spróbuję. Pan Janusz Tylkowski, Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczecinie. Panie Januszu, proszę opowiedzieć o swojej przygodzie z krótkofalarstwem.
No więc moja przygoda z krótkofalastwem zaczęła się bodajże w szkole podstawowej. Kończąc szkołę podstawową, trafiłem na kolegę, który zaczął montować drużynę harcerską, drużynę łączności. I tam się dowiedziałem, co to jest krótkofalarstwo. Miałem iść do technikum chemicznego, a poszedłem do szkoły radiowej. Tak to się zaczęło. Jestem rodowitym bydgoszczaninem i w 64 roku, notabene w tej szkole zawodowej, trafiłem na przedwojennego krótkofalowca, który był moim wychowawcą klasy, miał znak SP2JP. Kazimierz Kwiatkowski się nazywał. 3 lata z nim spędziłem i 3 lata, powiedzmy, było takiego, no, byłem zdolny, ale leniwy, bo zawsze mnie widział w klubie. Tak moja mama otrzymywała informacje. Należałem do klubu SP2 KF Bydgoszczy, do którym do 66 roku, z chwilą odejścia z Bydgoszczy, kiedy trafiłem do Wojsk Ochrony Pogranicza, w których spędziłem 30 parę lat, uzyskując jeszcze wcześniej w cywilu wykształcenie, pracowałem w zakładach wytwórczych sprzętu teletechnicznego Telfa w Bydgoszczy, w laboratorium elektrycznym, no i trafiło mi się, że trafiłem do wojska właśnie specjalności łączności i tam mnie przekonano, że fachowiec jest potrzebny, a jak ucieknę z wojska, to mnie na 2 lata wtedy obowiązywała służba okresowa i trzeba było wrócić. No i tak się zostało. W tym, dalej pogłębiając swoją wiedzę, studiując inne historie i tak dalej, będąc, powiedzmy, odpowiedzialny za łączność na odcinku Strażnicy, później na granicznej placówce kontrolnej GPK Kołbaskowo w województwie zachodniopomorskim, gdzie skończyłem tą służbę po 30 paru latach swojej służby. Było to i pasją, i zawodem po prostu. Zresztą na terenie klubu w 60., na terenie, przepraszam, Pomorskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza założyliśmy z kolegą moim przełożonym, kierownikiem warsztatu, do którego trafiłem jako młody człowiek w armii, założyliśmy klub SP1 KNJ, który do tej pory istnieje na terenie Szczecina, znajduje się na przystani powiedzmy żeglarskiej Loku przy ulicy Przestrzennej. Ale krótkofalarstwo, to mówię, dało mi to, że było moim hobby, było moim przyszłym zawodem. To jest połączenie. Człowiek odczuwa satysfakcję z tego, że robi coś i daje mu to przyjemność, że lubi to robić. Zresztą ceniono mnie również za fachowość w wojsku, bo nie byłem po żadnym kursie, tak jak przychodzą młodzi z kucharza, robią łącznościowca, tylko ta historia była już, jak to się mówi, we krwi, tak? Co niektórzy mówią, że tam z mekę matki się wysyła, ale to jest taka gadanie, bo miałem również, tato prowadził warsztat stolarski, miałem zostać stolarzem, odziedziczyć to w spadku, a tu się wszystko odwróciło do góry nogami. Ale moje początki to nie było tak jak teraz, bo teraz to ja mogę kupić sobie radiotelefon za 200 parę złotych, czy nawet poniżej 200 złotych. A wtedy się majstrowało, robiło się samemu urządzenia, kupowało lampy, chociaż ich było ciężko i tak dalej. Zbierałem każde grosze, no tak to było, niestety tak to wyglądało. Ostatnio podpisaliśmy w ministerstwie między ministrem Bonim a prezesem Polskiego Związku Krótkofalarskiego porozumienie odnośnie zabezpieczenia łączności kryzysowej. Ta łączność kryzysowa wtedy, kiedy odpadają wszystkie, powiedzmy, te rządowe czynniki, które nie są w stanie wydolić, powiedzmy, i zabezpieczyć łączności, zabezpieczają to amatorzy. Na czym to polega? No, taki radiotelefon na baterię, to każdy krótkofalowiec zazwyczaj zaczyna swoją karierę młodą, że kupuje sobie takiego przenośnego taki przenośny radiotelefon i może z tego radiotelefonu korzystać. I nie wystarczy, nam wystarczy bateria, żebyśmy zrobili sieć jeden do drugiego i przekazywali jedną stację centralną, powiedzmy, z akumulatorami, czy z samochodu, czy z agregatem. Wielu z nas posiada agregat, ponieważ wyjeżdżamy poza miasto, robimy takie różne, powiedzmy, ekipy specjalistyczne, które pracują, czy z latarni morskich, jak ja organizuję, czy Z0LH, terenowe takie grupy. Więc to jest okazja, że jesteśmy już przygotowani do tego, żeby można było takie coś zrobić. Druga sprawa, no jest to rozwój politechniczny dla młodzieży, z tym, że ta młodzież nie za bardzo się garnie w dobie komputera, gdzie ten komputer rzeczywiście można wykorzystać do celów właśnie łączności. Ja na przykład prowadzę łączności satelitarne poprzez amatorskie satelity, bo tych satelit jest dosyć sporo.
Prowadzę również, prowadziłem łączność z kosmonautą na ISS-ie, przeprowadziłem łączność, tu jest drugi kolega SP1 WSR, Andrzej, który ma również taką łączność zaliczoną i rozmawialiśmy w Szczecinie między sobą via satelita czy z innego. Tak, mam na to potwierdzenie na różnych częstotliwościach i tak dalej. Jest to jakiś postęp wprowadzania w najnowsze techniki i osiągnięcia tej techniki, no ale niestety w szkołach jakieś bardzo małe zainteresowanie jest, powiedzmy, szkołami, żeby prowadzić młodzież i tak dalej. Myśmy tu zrobili właśnie w klubie PNY spotkanie zeszłego roku z nauczycielami. Jesteśmy przygotowani ze Stefanem, prezesem klubu PNY, SP1JJY, jego znak krótkofalarski, do tego, że spotkamy się tu w jednej ze szkół, powiedzmy, na terenie Myśli Boża i zademonstrujemy, czym jest to krótkofalarstwo, jak to wygląda. Pokazując sprzęt, dając nawet młodzieży, żeby można było przy nas popracować, bo stacja amatorska, klubowa daje taką możliwość, że może przyjść każdy z ulicy, jak będzie chciał, może popracować, zrobić sobie łączność. Czy to jest kosztowne hobby? No, jak już powiedziałem, w tej chwili można kupić sprzęt za ileś tysięcy, ale można kupić ten sprzęt za 200 zł i powoli dokupić z kieszonkowego. Jak rodzice dobrze płacą, to można sobie doposażyć stację. Można sobie, jeśli ktoś potrafi coś majsterkować, to i dorobi sobie wzmacniacz, co niektórzy z kolegów się śmieją, że jak tam ktoś na wsi postawił antenę, a drugi z kolegów krzyczy tam, czy sąsiad, że kury przestały nosić jajka, bo on postawił antenę, co w ogóle nie jest logicznie wytłumaczalne. No są takie rzeczy, że się zwala wszystko na krótkofalowców, nie znając typowego zagadnienia, a ja muszę powiedzieć, że znając podstawy doskonale, to bym powiedział, że więcej telefonia komórkowa, która jest, i te wszystkie rzeczy, które stoją nad nami na mikrofalach, dają więcej szkody dla zdrowia niż to, co my robimy, bo my nie jesteśmy ani stacją broadcastingową, która pracuje, powiedzmy, non-stop przez jakieś godziny. U nas jest tak, że więcej słuchamy, a mniej robimy. Jest to sekundy, minuty i koniec. Zrobi się łączność, czeka się i poluje na następnego. A warunki propagacji są różne w tej chwili, więc zależy od długu i plam na słońcu, innych rzeczy i tak dalej. Jest wśród amatorów, radioamatorów również, może u nas nie tak bardzo popularna w Polsce, ale jest grupa również ludzi, którzy się zajmują radioastronomią. I to też jest związane z kierunkiem badania nieba, odbierania na, powiedzmy, na odpowiednich częstotliwościach widma, fal elektromagnetycznych odbitych, zakłóceń i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest rzeczywiście powiązane ze sobą. Jest to również oprócz hobby, jak to się mówi, gadania, czy niektórzy mówią przeżuwania szmat, bo są tacy, którzy robią kółeczko i gadają w kółko, jest to również nauka i politechnizacji i w ogóle obycia się ze sprzętem elektronicznym i technicznym. Na terenie konkretnie powiatu myśliborskiego mamy 4 kluby. Przodującym klubem to jest klub SP1 KRF z Barlinka. Drugim, który się wysuwa w tak krótkim czasie, jak zaistniał, to jest SP1 PNY. Dopiero z tyłu tam jest te dwa kluby, które są ode mnie, PNW i KEN. Klub KEN ma nazwę od Szkoły Komisji Edukacji Narodowej. A osiągnięcia, no proszę Panią, przez kilka lat klub w Barlinku zdobywał pierwsze miejsce, jeśli chodzi o współzawodnictwo na terenie naszego oddziału. Oddział liczy 12 klubów. Liczy około 185 do 200, się tak waha, bo to różnie. Koledzy, ktoś nie zapłaci składeczki, to już tam gdzieś po jakichś miesiącach zgodnie statutowo jest skreślony. No, ale to są osiągnięcia i klub występuje we wszystkich zawodach międzynarodowych i tak dalej. Także to są osiągnięcia klubu. Aktywność klubu i promowanie również miasta, bo jak Pani obejrzy te karty potwierdzenia, które my nazywamy QSL, to niech Pani popatrzy. W tej chwili Barlinek obchodził 730-lecie powstania miasta czy nadania praw miejskich. Jest elegancka karta. Teraz będzie turniej szachowy. Lesnera jest następna karta. Teraz z okazji tego rocznicy lotu również oni pracują, czy Z0 tego i tak dalej. Więc są aktywni. Dają i promują miasto, bo jak na karcie jest miasto, to widać to w świecie. A koledze tam, powiedzmy, niektórzy robią ściany, zresztą dzięki internetowi w dobie, powiedzmy, wielkiej wioski
elektronicznej, to może pani zajrzeć na strony krótkofalowców i Stanach i tak dalej. Ludzie prezentują swoje karty, pokazują to na ścianach, osiągnięcia i dyplomy i tak dalej. Także mówię, no klub KRF jest czołowym klubem w moim oddziale. No, to jeszcze SOS był, żeby cię uratował. Mam tylu kolegów w SP6 z Wrocławia. Wrocławia? Dobrze, KLM. Numer 18. Spokojnie, potrafi. Nie nerwów, ale lewą nogą. O, SP udało. Moimi gośćmi są pan Tadeusz Pamięta, Polski Związek Krótkofalowców oraz pan Stanisław Smoleń, prezes krótkofalowców z Barlinka. Zacznę od pana Tadeusza. Panie Tadeuszu, proszę powiedzieć naszym telewidzom o działalności krótkofalarstwa na terenie Polski, u nas tutaj, na naszym terenie. No, krótkofalarstwo jest to bardzo przyjemne hobby, które pasjonuje się łącznościami radiowymi. Krótkofalarstwo ma wiele oblicz. Najczęściej przeciętny Polak Kowalski to kojarzy krótkofalowca z człowiekiem, który pracuje na telegrafii albo z mikrofonem. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj współczesna technika dała różne możliwości, różne techniki przy wykorzystaniu komputerów. To są techniki cyfrowe, a więc można realizować się na wielu płaszczyznach. Jakie korzyści płyną dla takiego przeciętnego krótkofalowca? Jest ich ogrom. Zdobywanie wiedzy specjalistycznej z zakresu fizyki, łączności kosmicznej. Dzisiaj prowadzimy łączności ze stacjami orbitalnymi. Dalej, w moim przypadku na przykład, to jest możliwość doskonalenia języków. Ja znam 3 języki i dzięki temu sobie jakoś sobie radzę w Europie się nie zgubię. No, technika komputerowa różnego rodzaju, jak najbardziej. Więc tu możliwości są bardzo duże i zachęcam ludzi młodych, zwłaszcza uczniów szkół średnich o podłożu technicznym, do kontynuacji, do doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania, poszerzania swojej wiedzy, swoich horyzontów, bo naprawdę to jest bardzo przyjemne hobby. Być może nie wszyscy wiedzą, ale krótkowalarstwo i krótkowalowcy to są również wielcy sprzymierzeńcy dla państwa, dla władz, dla społeczeństwa. I tu tak mogę z niepokojem powiedzieć, czasami zdarza się tak, że niektórzy, zwłaszcza administracje budynków mieszkalnych, to ja dzisiaj o tym mówiłem, i nie do końca być może rozumiejąc na specyfikę, być może zasady rozchodzenia się fal radiowych, to uważają, ciągle są na tym etapie lat 20, że z tego powodu, że tam gdzieś tam fale się rozchodzą, to kury się nie niosą, krowy mi dają mniej mleka i tak dalej, i tak dalej. To jest takie zabobonne oczywiście, więc należy z tym walczyć. Powiem tylko tyle, że uprawianie krótkofalarstwa i praca na radiostacji nie powoduje żadnych zakłóceń dla organizmu. To już stacje przekaźnikowe, nawet telewizyjne, większą mocą promieniują, boże, telefonia komórkowa. W przypadku zagrożenia cywilizacyjnego, na przykład powodzi, pożaru, a takie sytuacje miały miejsce w naszej polskiej historii, to wielokrotnie nasze środowisko dało wyraz swojej głębokiej takiej sprawności. Pokazaliśmy, że w sytuacji, kiedy profesjonalne służby, na przykład straży pożarnej, policji zawiodły, bo tam mają urządzenia takie, które często zawodzą, natomiast nasze środowisko spisało się na piątkę. A tutaj wracając, ja pełnię funkcję sekretarza generalnego PZK, Polskiego Związku Krótkofalowców, więc mam ogląd taki naszego hobby na terenie całego kraju. I stwierdzam, że tutaj w tym regionie, tu w Gorzowskiej i okolice, to rzeczywiście jest takie grono takich bystrych, takich zapaleńców, nawiedzonych w pozytywnym tego słowa znaczeniu, oby takich było więcej. Tu właśnie przede mną jest ta Stanisław z klubu SP1 KRF z Barlinka. Miałem okazję być tam na 35-lecie tego klubu. Robią naprawdę dużą robotę. Pamiętajmy również o tym, że to jest organizacja pozarządowa, która ma takie cele, między innymi wychowanie młodzieży, a kluby to przede wszystkim mogą właśnie te zadania realizować, zwłaszcza kluby lokowskie, które prowadzą działalność sportową, na przykład głowy na lisa, bieg na orientacji i tak dalej. To są takie zawody sportowo-obronne i rzeczywiście młodzi ludzie mogą
mogę się tutaj realizować, a jednocześnie no, uprawiać swoją pasję. Także, a przy okazji ten element wychowawczy. Krótkowalasu to również uczy wielu takich rzeczy, na przykład pokory wobec chwilowego niepowodzenia. Tak w życiu bywa, czasami dostaniemy w głowę z tego powodu. A my czasami polujemy na takiego dyksa, jakąś tam jakąś stację taką unikalną i polujemy godzinami, a wreszcie nam się uda. Każda pasja, każde jakieś tam uprawianie jakiegoś tam właśnie jakiejś pasji, to zbliża człowieka do człowieka, bo ludzie tacy są bardziej ze siebie przyjaźni. Panie Stanisławie, ja wiem, że klub w Barlinku parę lat temu miał remont, dostał nowe urządzenia, tak? To prawda? Tak, dostaliśmy nowe urządzenie w tej chwili, TS-590, jedno z nowszych urządzeń, bardzo pięknie się sprawuje. No, pracowaliśmy w przeszłości na różnym sprzęcie, przede wszystkim od początku na sprzęcie mojej własnej konstrukcji, prymitywnym, no ale to były dawne czasy. W tej chwili technika poszła do przodu, no i jest możliwość kupna tego. No i trzeba powiedzieć, że władze miasta no, idą nam, wspierają nas niesamowicie tutaj. Mamy jedno z najpiękniejszych pomieszczeń, jeżeli nie w całym województwie, a w województwie na pewno. Klub w Barlinku działa bardzo prężnie, bardzo dużo sukcesów odnosi, no i jest wynoszony na to pierwsze miejsce w zachodniopomorskim wśród innych klubów. Tak, no oczywiście aktywność naszego klubu jest tak ogromna, że w tej chwili no, praktycznie pracujemy prawie we wszystkich zawodach krajowych, w niektórych również międzynarodowych. Robimy tyle łączności, można powiedzieć, i wysyłamy tyle kart i otrzymujemy oczywiście, ile można powiedzieć, wszyscy krótkofalowcy łącznie biorą całe województwo zachodniopomorskie. Także no, to jest naprawdę wynikiem no, pracy, ciężkiej pracy, ale mam tutaj jakby powiedzieć no, bardzo dobre grono, które no, w większości sam wyszkoliłem, nie? Tak, od 38 lat. No, ci ludzie pięknie pracują. Dwóch z nich jest członkami międzynarodowych klubów szybkiej telegrafii. Na przykład to już jest najwyższy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o krótkofalarstwo. No, także że to jest piękna rzecz. No. Staramy się właśnie przede wszystkim eksponować Barlinek, piękno Barlinka, piękno przyrody, chociażby o tu widzimy na tej karcie, to jest moja prywatna karta, gdzie promuję tutaj tą kartą Dolinę Płoni, gdzie unikalna roślinność jest, która nigdzie nie występuje. Tutaj jedna z koleżanek właśnie te fotografie zrobiła, pozwoliła mi je wykorzystać do promowania właśnie tego piękna na tutaj naszej ziemi myśliborskiej, Barlinka. Na cały świat to idzie. Na cały świat. Z tego, co słyszeliśmy, to każdy może zapisać się do klubu krótkofalowców. Tak, czekamy na każdego, który tylko chciałby się tym pięknym hobby pobawić. Nie? Jest to naprawdę piękna sprawa. Co oznaczają te nazwy, te druga część członu tych nazw, KRF? Tak. Więc każda stacja na świecie, tak samo i w Polsce, ma oznaczenie. SP oznacza stację polską, to jest znak przyznany dla Polski, natomiast jedynka oznacza numer okręgu, czyli Polska jest podzielona na 9, jak gdyby powiedzieć, obszarów i my znajdujemy się w pierwszym obszarze, czyli tutaj województwa zachodniopomorskiego. No, natomiast te pozostałe literki oznaczają indywidualny znak przyznany dla danej stacji. Ten znak już się nigdzie nie powtarza więcej, czyli znając znak, możemy wiedzieć wszystko. Nazwisko, imię, adres, to jest całkowicie, jakby powiedzieć. Tak, tego już się nie da po prostu zmienić. To jest przyznawane już na całe życie. Ja mam ten znak od 38 lat i to tak jest. Krótkofalowiec, mając właśnie indywidualny znak, pracując w sieci radiowej, używa tego swojego znaku, a więc tu jest obok wóz kontrolny Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tak, to jest taki organ kontrolny, który nas podsłuchuje. Jeżeli jakieś tam głupstwa zrobimy, to przychodzą nam i nas tam, powiedzmy, nas zmierzą i jeśli coś innego, to są jakieś tam kary administracyjne, czy może być nawet w najgorszym przypadku zawieszenia albo cofnięcie licencji. Były jakieś takie zawirowania polityczne, gdzie krótkofalarstwo
było jak na przykład zabronione albo źle spostrzegane? Było, rozumiem. Rozumiem. Nasze krótkofalarstwo datuje się od lat 20 ubiegłego wieku, więc do okresu II wojny światowej nie było większych problemów. To, oczywiście to raczkowało, to powstawało dopiero, tworzyły się struktury i tak dalej, i tak dalej. Okres II wojny światowej zahamował te wszystkie rzeczy. No, okupant oczywiście bardzo tępił, niszczył krótkofalarstwo, bo to wróg publiczny. W związku z tym środowisko krótkofalarstwa zeszło do podziemia. I mamy takie rodzynki, był taki częstochowy krótkofalowiec o znaku SP7, Ludwik Adam, Antoni Zembik. To był autor Błyskawicy, który on był zaprzysiężony w Związku Walki Zbrojnej, był partyzantem, oficerem Polski Podziemnej. Po II wojnie światowej zmieniła się władza, były inne czasy, no więc nowa władza zaczęła nam, wobec nam, naszego środowiska, bardzo tak krytycznie, tak ostrożnie się przyglądać, bo to może wróg lasowy, może coś jeszcze. Te rzeczy dopiero zmieniły się w latach 50. Oczywiście, jak powiedziałem, w tamtych latach 40., 50. właściwie, to krótkofalowcy, jeśli pracowali, to byli zrzeszeni w klubach i byli pod taką dyskretną inwigilacją, oczywiście. Ale później lepsze czasy nastały już w latach 60., koniec lat 60. i 70. 70. lata, okres Gierka, to już było tak fajnie, nie? W sumie. No oczywiście stan wojenny spowodował to, naturalna konsekwencja, trzeba było zdeponować urządzenie. Tak jest. Dokument. Dokładnie z tamtego okresu, gdzie po prostu, dokładnie data, 13 grudnia, zerwano nas łóżek, odebrano sprzęt, dano pokwitowania, no i na czas okresu stanu wojennego zabrano nam urządzenia. No odbiło się to wielkim echem i na świecie również międzynarodowe organizacje krótkofalarskie też nas tutaj wsparły, zaczęły protestować. No i na okres na przykład Mistrzostw Świata CQW w stanie wojennym oddano nam sprzęt, ale tylko na 48 godzin, tylko do użytku w tych zawodach i zaraz po zawodach sprzęt z powrotem zabrano, nie? Także no to było, oni chyba obawiali się, że to jest zbyt ryzykowne, nie? No ale wielkie zdziwienie było właśnie stacji zagranicznych z całego świata, że usłyszeli znak SP, który no, na czas stanu wojennego zamilkł całkowicie, nie? I no, była wielka radość, że jednak SP w tych zawodach wzięło udział w CQW, no i to było naprawdę coś wspaniałego. Historia klubu SP9 KJM to jest historia mojego klubu, opisana na przestrzeni lat 50, w tej chwili to już jest chyba 55, a więc ja troszeczkę właśnie zebrałem tego materiału faktograficznego, dość dużo było i właśnie mam świadomość, jakie to były zawirowania na przestrzeni tych 10 lat. Także przy okazji tutaj kolejne prace będą się tworzyć niebawem. Historia powstała dla... Tak, ja posiadam od początku, jak tego klub powstał, olbrzymią ilość materiału udokumentowanego. Ja tylko wziąłem tu dwa albumy dzisiaj, tak. Ale tego jest mnóstwo, jak kiedyś do klubu zapraszam zobaczyć. Jest wszystko udokumentowane chronologicznie i tak dalej. Na bazie tego właśnie tutaj już miałem taką propozycję, nie tylko tutaj od kolegi, ale i od kolegi, który napisał no, kilka pozycji już na temat krótkofalarstwa w Polsce, SP4 BBU, żeby właśnie taką pracę też zrobić. No nie starcza na to czasu, no bo praca w eterze, wypisywanie kart, no chciałoby się wszystko zrobić, no ale to jest już, jak wychodzę do klubu, żona mówi, no tak, do kochanki, wiadomo, ale... Ja wiem, że wy macie tam taką wersalkę do spania. Jest wersalka, jak już, no jak, szczególnie jak wypisuję karty, a robi się linia ciągła, no to wtedy odkładam długopis, chwilę 15 minut, czy tam 20, drzemkę i dalej, nie? Słuchawki na uszach, bo tam może być coś ciekawego, a jednocześnie tutaj już trzeba wypisać, żeby koledzy nie czekali na kartę. Po tylu latach, można powiedzieć, bo w 71 wyszłem z wojska, to zobaczmy, ile lat minęło. Ja do dzisiaj telegrafię znam, coraz szybsze tempa uzyskuję. A ci, którzy ze mną byli, nawet z Barlinka, już zapomnieli, jak poszczególne litery wyglądają. Ćwiczy pan pamięć? Tak. No i przede wszystkim prezentuję Barlinek na cały świat. To jest ważne. Są zakłócenia telewizyjne od tego. O, no, tak. Ja nie
Słuchajcie, jaki ilość w tej chwili wziął udział? Aluminiowa taka, nie elektrycznie obojętna. Cztery osoby już. Bo tu czapeczki są. Są inne czapki, tak? Są czapeczki, są. Bo one musi się gdzieś zaindukować na mieście, prawda? Tak, Marek udziałowuje. Na drobne kawałeczki, a drugi ten układ służy do transmisji w kamerze przekazania tego dalej w kamerze, dalej właśnie do komputera. A tutaj jest właśnie zrobione to samo, tyle że w wersji uproszczonej, że mamy wprowadzony sygnał z anteny, później następnie dwa klucze 7466, które służą do cięcia częstotliwości, wzmacniacze operacyjne, które to sumują i następnie sygnał wchodzi do komputera, na kartę dźwiękową, gdzie dalej wszystko się już robi programowo. Rozmawiam ze Stefanem Jaworskim, prezesem Myśliborskiego Klubu Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców. Stefanie, powiedz, od kiedy działa klub, jak się rozwija? Wiem, że brakuje wam sprzętu, jakiego sprzętu? I o pasji ogólnie opowiedz. O, to można opowiadać cały dzień i całą noc. Klub w Myśliborzu, klub SP1 PMY, bo taki znak wywoławczy ma nasza radiostacja, działa od października 2011 roku, czyli praktycznie mówiąc od 2 lat. Klub powstał, można powiedzieć, że troszeczkę przypadkowo, ponieważ tak się złożyło, że w Myśliborzu oprócz mnie, pasjonata krótkofalarstwa, znajdował się jeszcze jeden kolega, który miał pozwolenie radiowe, czyli pozwolenie na nadawanie, taki Kaziu Piotrowski, SP1 WVP, jego znak wywoławczy. No i więcej kolegów nie było. Kluby znajdowały się w Barlinku, SP1 KRF oraz 2 kluby krótkofalowców w Dębnie. Natomiast w Myśliborzu była taka pustka. Znalazł się kolega Mirosław Stefanowicz, który od dawna interesował się krótkofalarstwem. Jakimś cudem trafił do mnie, wiedząc że jestem nadawcą, że bawię się w krótkofalarstwo. No i zaproponował, żebyśmy zrobili klub. No i tak się zaczęło. W 2011 roku dostaliśmy pomieszczenie ze spółdzielni mieszkaniowej. Ówczesny prezes dał nam takie małe, chyba 2x2 metry pomieszczenie i tam było pierwsze pomieszczenie klubu. Po roku czasu funkcjonowania spółdzielnia nas, delikatnie mówiąc, podziękowała nam za współpracę, zabrano nam pomieszczenie. Myślałem, że ten klub zostanie faktycznie rozwiązany, bo nie będzie miejsca niestety, no ale fajnie się złożyło. Tutaj ówczesna pani sekretarz Alicja Pryl bardzo się zaangażowała, obecna pani wicestarosta bardzo się zaangażowała, pomogła nam znaleźć miejsce, wskazała, gdzie mógłby być ten klub. Zwróciliśmy się do pana burmistrza, do gminy i tak się złożyło, że dostaliśmy ładne, duże pomieszczenie w budynku na ulicy Bohaterów Warszawy 19, w budynku, w którym się mieścił kiedyś Urząd Skarbowy. Jesteśmy na górze, na 2. piętrze. Serdecznie zapraszamy w środy od godziny 17 do 19, do 20. W każdą środę na pewno ktoś jest w klubie. Najważniejszą rzeczą, która naprawdę jest potrzebna dla klubu, to jest właśnie nowa radiostacja krótkofalowa, gdyż, tak jak powiedziałem, mamy starą kilkudziesięcioletnią wołnę. Jest to transceiver wyprodukowany w warunkach amatorskich na początku lat 90. w zasadzie. To radio pracuje, ale już nie spełnia tych wymagań, których oczekuje się od nowoczesnego sprzętu. W tych czasach, w tej chwili radiostacje współpracują z komputerami, są podłączone do komputera, wykorzystuje się wiele programów komputerowych, wykorzystuje się internet. I to wszystko współpracuje z radiostacją, z falami, krótkofalami. To jest powiązane ze sobą. Nie? Był taki przypadek, że zgłosił się do naszego klubu taki pan, w tej chwili chyba ma gdzieś 80 kilka lat, który przyjechał swego czasu w latach 50. gdzieś z ówczesnego Związku Radzieckiego.
wojsku, w Armii Radzieckiej służył, był tam telegrafistą. Mieszka w Myślimbożu, usłyszał, że istnieje coś takiego jak klub i dowiedział się, że jeszcze nadajemy telegrafią. Przyszedł sprawdzić, czy to prawda. Nie wierzył, że telegrafia jest w dalszym ciągu w użytku. Przyszedł, posłuchał, popatrzył, jak robimy łączności, sam złapał za klucz, zaczął nadawać, mówi, tam kilkadziesiąt ładnych lat nie nadawał, ale zaczął nadawać i obiecał, że będzie do naszego klubu od czasu do czasu przychodził. Chociaż mówię, więcej go nie widziałem jak na razie, ale był. Promujemy wydarzenia różnego rodzaju. Niedawno było 40-lecie szkoły, czy święto szkoły numer 3, szkoły podstawowej numer 3 imienia Leonida Teligi, skąd również nadawaliśmy specjalną kartę. W tej chwili wydajemy dyplom Lituanika. W ogóle nasz klub wydaje dwa dyplomy. Dyplom Powiat Myślimborski, który ufundował starosta myślimborski. I to jest dyplom, który wydajemy za nawiązanie łączności z radiostacjami z powiatu myślimborskiego. A również w tym roku zaczęliśmy wydawać dyplom Lituanika za łączności ze stacjami okolicznościowymi, właśnie z okazji z tego przelotu, ale również jakby weszliśmy w porozumienie z kolegami z Litwy, z krótkofalowcami z Litwy, gdzie również są stacje pracujące pod znakami okolicznościowymi LY80 i tam coś jeszcze. I te stacje również dają punkty do naszego dyplomu. I cała zabawa polega na tym, że trzeba nawiązać łączności z tyloma stacjami, żeby zdobyć 80 punktów. Każda stacja przyznaje określoną ilość punktów. Ta osoba, która uzyska 80 punktów, przesyła do nas wniosek do klubu i od nas dostaje piękny dyplom Lituanika. I ten dyplom w tej chwili już wysyłaliśmy do Anglii, do Belgii, do Niemiec, sporo dyplomów poszło do Polski, jest zainteresowanie duże. Estonia, Litwa, no i wiele, wiele innych krajów, również ze Stanów Zjednoczonych. Z Japonia już się dopytuje o ten dyplom. Także myślę, że akcja będzie trwała do końca miesiąca lipca. I myślę, że dopiero jakby zapotrzebowanie na ten dyplom naprawdę to się sypnie dopiero właśnie koniec lipca, sierpień i boję się, że tych dyplomów, które wydrukowaliśmy 150, że nam zabraknie. KRT. Już nie ma KRT. Nie ma. Ginter. Ginter jest. No. Ostatnio na Łosiu się spotkaliśmy. Byłem tam w tym klubie kiedyś. Tam. Gintera to znał i opowiadał, że ta córka umarła na Łosiu i umarł parę tygodni potem. Ja pamiętam. No. Żeby się spotkać z kolegami, który już znam i których oczywiście poznaję. Dziękuję bardzo, Antoni. Może tak krótko, wiesz, mnie jako laika interesuje taka na przykład historia. Z jaką najdalszą stacją uzyskałeś połączenie? Jaka jest najdalsza odległość? Zobaczymy. Proszę Państwa, a ja korzystając z okazji... Nie wiem, nie ma fachowców. Może troszeczkę przesadzam, ale... Rurociągu naftowego przyjazd. Na pewno wszyscy wiedzą, że mamy 50 lat, znaczy 4... wybudowaną rurociąg o długości 5320. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Moje imię Antoni, znak Stefan Kłębek-Czyk, Stawery, Barbara Solina z Glina Kolonowego Tomyśla. Bardzo chętnie zawsze przyjeżdżam na pikniki krótkofalowców. Kiedyś zdobyłem pierwszy puchar w pikniku leśnym w Dębnie, a w tej chwili w Myślimbożu jestem szczęśliwy. Dziękuję serdecznie. Szeroko pojętych właśnie spraw radia oraz właśnie sprawy dotyczącej kontroli rynku urządzeń. Łamane B, a to szanse. Gdzie to jest łamane? No widzisz, bo ja niemiecką klawiaturą obsługuję. A w tym zapisywaniu na klawiaturze.
A można to pisać na kartce? To wlej, a nie gadaj, chodź i nie będę. Czekaj. Potrzeba wykonać właśnie stałe pomiary emisji radiowych, które nie może.